Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Goń Gadżet, goń. Goń Gadżet, goń. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Gadżetorius. Historia Rzymu jest bardzo ciekawa. Czytam właśnie o rzymskim niewolniku, który kupił sobie wolność. O, przepraszam, już będziemy cicho. To jeden z naszych przodków, Penny. Widzisz? Ten człowiek na amforze to Gadżetorius. Wiesz, wujku Gadżet, tu jest napisane, że Gadżetorius był niewolnikiem, ale odkrył pewną ważną tajemnicę i dzięki temu mógł sobie kupić wolność. Gadżetowie zawsze byli niezwykłymi i bardzo zdolnymi ludźmi. Ciekawe, jaką tajemnicę odkrył Gadżetorius. Tu jest napisane, że na Forum Romanum była mozaika, z której Gadżetorius wyczytał tajemnicę Rzymu. Ale ta mozaika już nie istnieje, więc nie dowiemy się prawdy. Wspaniałe odkrycie, moja droga. Delma z przyjemnością zajmie się waszym przodkiem. Tak, doktorze Klauf? Przodek Gadżeta był rzymskim niewolnikiem. Zlikwiduj go. Wtedy Gadżet po prostu się nie narodzi. I o to chodzi. Jeszcze jedno. Tak? Na Forum Romanum była kiedyś mozaika. Teraz jest zniszczona. Podobno kryła w sobie jakiś sekret. Dotyczący wielkich bogactw? Tak, wielkiego skarbu starożytnego Rzymu. Wybiorę się tam i sprawdzę to. Doskonale. Z tej książki poznamy historię Rzymu. Historia est cogita vitae. Niestety, jest napisana po łacinie. Ten tekst jest do góry nogami. Chyba ktoś to odwrotnie wydrukował. Proszę pani, ta książka jest uszkodzona. Szefie, jest pan chory? To okropne. Zaraz pana znajdę. Gadżet, oto twoje zadanie. Na zdrowie, szefie. Doktor Klauf wysłał agentów do starożytnego Rzymu. Chcą odtworzyć mozaikę na Forum Romanum. Szukają rzymskiego skarbu. Powstrzymaj ich. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. Coś mi się zdaje, że będę musiał użyć machiny czasu profesora von Slicksteina. Wyruszam natychmiast. Może pan na mnie liczyć, szefie. Ach, ten gadżet. Wprowadziłem kilka niezbędnych poprawek. Teraz machina czasu zawiezie pana wprost do rzymskiego Koloseum. Pozna pan swojego przodka jeszcze przed rozpoczęciem śledztwa. Ale musi pan wrócić w ciągu 4 godzin, inaczej ugrzęźnie pan w przeszłości. Na zawsze. Słyszałeś, co mówił pan Quimby? Co takiego, Penny? Szef chce mieć fotoreportaż z tej podróży. Jestem bardzo dobrym fotografem. Ty i Łepek też pojedziecie ze mną. To będzie świetna lekcja historii. I poznamy Gadżetoriusa. Ty
Tylko żebyście mi tam nie przeszkadzali. Och, będziemy grzeczni, wujku. Ach, chwileczkę. Mam tu jeszcze coś dla pana. To automatyczny tłumacz z łaciny na angielski. Historia magistra vita est. Czemu pan mówi po łacinie? Gdzie my jesteśmy? Musimy uważać, łebku, mamy tylko 4 godziny. Mój komputer będzie kontrolować czas. Tam do licha. Przepraszam, szanownych panów. Jak trafić do Koloseum? FG Agbej! Agbej! O, widelec. Dziękuję. Może przyda się później. A Juge i Mujej! ADF Juge! Jedną chwileczkę. Nie zrozumiałem ani słowa z tego, co mówicie. Daj mi zaraz mój trójząb! Masz na myśli ten widelec? Czemu nie mówisz od razu? Spokojnie, Penny. Przyszli tu, żeby nas powitać. Dalej, dalej, kwiaty gadżeta. Niech żyje Cezar. Niech żyje Cezar. Patrz. Witaj, prapradziadku gadżetoriusie. To ja, mały gadżet. Tak, wyglądasz znajomo. Mam pamięć do twarzy. Miło cię poznać. Muszę się dostać do Koloseum. Jestem na służbie. Ja też. Ci gladiatorzy mają mnie zaprowadzić na arenę. Pójdziemy z tobą. Mam ci bardzo dużo do powiedzenia. Lepiej tam nie chodź, wujku. Dlaczego, Penny? Przecież to nasza rodzina. Entulen jest w starożytnym Rzymie. Razem ze swoim przodkiem. Załatwcie ich obu. Szybko! Spokojnie, już ja się nim zajmę. Chyba zaczęła się przerwa. Posłuchaj, Penny, tu jest napisane, że oni często urządzali walki niewolników z dzikimi zwierzętami. A dalej jest napisane, że zwierzęta najczęściej zabijały niewolników. Niemożliwe. I to miała być zabawa? W tej bibliotece mają nie najlepsze książki. Lepiej tam idź i broń ich, piesku. A ja się dowiem, co się tu dzieje. Idź, łebku, musisz ich ratować. Idący na śmierć, pozdrawiają cię. Czy to miejsce jest wolne? Chwileczkę. To chyba sam cesarz. No pewnie. Hej, Dioklecjanie, to ja, gadżet, gotowy do występów. Psz. I tak mamy dość kłopotów. On decyduje o naszym losie. A więc to sędzia. Czemu nie mówisz od razu? Muszę mu zrobić kilka zdjęć. Dalej, dalej, śmigło gadżeta. Ten niewolnik jest cudotwórcą. Jeśli lwy go nie zabiją, jest naprawdę wyjątkowy i zasługuje na wolność. Szybciej, synu, to nasza jedyna szansa. O, tam do licha. Dalej, dalej, nogi gadżeta. Dalej, dalej, śmigło gadżeta. Dalej, pistolecie wodny, gadżeta! Pomóż mi! Ratunek!
kierunku! Nie chciałbym psuć widowiska, ale dalej, dalej, niezawodne lasso gadżeta! Oj! Ściąć ich! Ściąć! To asystentka Klaufa. Już upłynęła godzina! O, świetna poza! Ej, podejdź tu! Tak, ty! I jeszcze jedno! Lepiej się stąd zbierajmy! Tak, chyba czas na zakończenie występów. Dalej, dalej, śmigło gadżeta! Znajdźcie obu gadżetów i zabierzcie ich na wycieczkę. I dopilnujcie, żeby z niej nie wrócili. Idę teraz do katakumb szukać rzymskiego skarbu. Łebku, zgłoś się, znajdź wujka. Agenci zła chcą dopaść prapradziadka Gadżetoriusa. Zapraszam, panowie. Tej przejażdżki po Rzymie nie zapomnicie nigdy. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio opuściłem Koloseum. Świetnie, więc rozejrzyjmy się po okolicy. Teraz wejdziemy na akwedukt. A może najpierw coś zjemy? Nie miałem nic w ustach od XX wieku. Na górze mamy pyszne kanapki. Coraz mniej mi się to wszystko podoba. Musimy z nimi iść, jeśli chcemy dostać te kanapki. Jakiś skarb to jest ukryty w katakumbach. Muszę się pośpieszyć. Tam do licha, ale widok. Dalej, dalej, parasolu gadżeta. Już pani. Dobra nasza. Lokot płyniemy! Tam do licha! Tam do kata! Jakie to ładne! Czyżby to była twoja podobizna? Spójrzcie tylko! On się bawi lepiej niż ja! Zawiodłaś mnie, Telmo! Gadżet i jego przodek wciąż żyją! Ale ja właśnie miałam się zająć rzymskim skarbem! Najpierw gadżet! Tak jest, doktorze Klauf! Muszę znaleźć ten skarb. Zostało tylko pół godziny. Mój komputer mi pomoże. Naprawdę muszę już iść. Niestety jestem na służbie. O, tam są! Widzicie? Jedźcie prosto na nich! Widziałeś? To był przecież nasz przewodnik. Jechał chyba ze swoją żoną. Stójcie! Chcemy zobaczyć forum! Jesteś pewien, że to dobry pomysł, synu? Jeszcze nigdy tam nie byłem.
Kierunek Circus Maximus. Zgłosimy Gadżetoriusa do wyścigu rydwanów i tam go nareszcie załatwimy. Zajmij się nimi. Ja teraz pójdę do katakumb i będę szukać rzymskiego skarbu. Chyba tutaj. Spróbuję otworzyć. Złoto! Ale trochę za mało jak na rzymski skarb. Uważajcie! To będzie wasz rydwan. Dobry konik. Gdzie tu jest kierownica? A co to jest kierownica? On chce nam pomóc, ale co mamy robić? Trzymaj bat! Dziękuję. I co teraz? Macie o jedno koło za dużo. O! Co? Dzięki! Pozwólcie, że się odwdzięczę. Dalej, dalej, piło gadżeta! Spadajmy stąd! Chyba wiem, jak to zatrzymać! Musimy wygrać ten wyścig. Pojeździsz sobie kiedy indziej. Z tym kołem jednak byłoby nam dużo wygodniej. Dalej, dalej, wrotki gadżeta! Jakiś starożytny przepis. Zbierz grzyby rosnące w katakumbach i dodaj do nich oliwy z najlepszych oliwek z góry Olimp. Zdaje się, że rzymski skarb to przepis na pyszne duszone grzybki. To chyba gdzieś tutaj. O, już widzę! Największy skarb Rzymu! Klauf mnie złoci! Ciekawe, jaką minę będzie miał Klauf, gdy zobaczy ten wielki skarb. Dobrze, już do ciebie idę. Mamy tylko 12 minut na dotarcie do wehikułu czasu. Musimy ich dogonić. Dalej, dalej, żaglu gadżeta! Przegapiłaś wspaniały wyścig! Musimy się pośpieszyć! Myślę, że dasz sobie radę. Trzeba mieć dużo pieniędzy, by sobie kupić wolność. Czekaj! Mam tu coś dla ciebie. Boję się, że to nie wystarczy. Zostawię ci przepis na pyszną potrawę. A za te pieniądze możesz otworzyć w Rzymie własną restaurację. Woo!
Nie wiem, jak ty to robisz, gadżet. O, szefie! Ta wyprawa pokazała mi starożytny Rzym, jakiego nie znałem. Co masz na myśli? Oni uwielbiali widowiska. A teraz? Zechce pan obejrzeć zdjęcia z naszej podróży? Duszone grzybki! Gadżet! Następnym razem uduszę ciebie i twojego pradziadka! I wszystkich twoich prapradziadków! Co robisz, Penny? Przyrządzam grzyby według tego starożytnego przepisu. Włożyłam fartuch, żeby nie zachlapać ubrania. Nie za gorąco ci w tych grubych rękawicach? Trzeba uważać, gdy się dotyka gorących przedmiotów. Rękawice chronią przed poparzeniem, a fartuch przed zabrudzeniem ubrania. O, pyszne, ale wiesz, Penny, jeszcze jedno mnie zastanawia. Co takiego, wujku? Jak zdobyłaś oliwki z góry Olimp? Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Kaja Sikorska, dźwięk Ewa Kwapińska, montaż Krzysztof Podolski, kierownik produkcji Agnieszka Miśniowska. Wystąpili inspektor Gadżet Jarosław Domin, Penny Krystyna Kozanecka, Quimby Jacek Czysz, dr Klauf Jerzy Słonka i inni. Udało, gadżet, naprawdę. Następnym razem na pewno cię dopadnę, gadżet.